Załamana Zofia nie mogła znaleźć dla siebie miejsca w domu. Nadal nie może uwierzyć, że jej małżeństwo właśnie się rozpadło. Będziesz teraz przede mną uciekał? Nie uciekam, wracam do domu. Nie uważasz, że należą mi się jakieś wyjaśnienia? Mąż zadowolony z moich odwiedzin? Ale z ciebie drań! Ufałam ci, a ty zniszczyłeś moje małżeństwo. Dokładnie tak samo, jak jego ojciec zniszczył małżeństwo moich rodziców. To na nim się trzeba było mścić, nie na mnie. No ale na niego nie wpadłem przypadkiem pod blokiem. Aha, a na mnie wpadłeś i tylko dlatego mam teraz przez to cierpieć, tak? Słuchaj, cierpiała to moja matka. Próbowała popełnić samobójstwo. Prawie się udało. Nigdy z tego się nie otrząsnęła. Zmarła 2 lata temu, wszystko przez twojego chorego teścia. Chciałem, żeby jego syn poczuł, jak to jest być zdradzonym i podziękował tatusiowi. A gdzie ja jestem w tym wszystkim? Mówiłeś, że się we mnie zakochałeś, wyciągałeś zwierzenia, a na końcu mnie zdradziłeś. Słuchaj, jakoś nie miałaś problemów, żeby dorobić rogi mężowi, więc niech zgrywaj teraz skrzywdzonej świętoszki. A ty co? Jesteś lepszy? Przecież też masz żonę. Tak? Serio? A widziałaś ją kiedyś? No nie. To bo ona nie istnieje. Wymyśliłem ją, bo łatwiej było mi nakłonić się na romans. Zaniedbywana żona i zaniedbywany mąż. To idealny pierwszy krok do zdrady. Ty naprawdę jesteś chory. Samba.